Koleś na filmie? W kapturze? To ten, którego wcześniej goniłam. Na pewno? Na pewno. No dobra, więc ta dziwka pomaga wnykarzowi. Czemu? Ona ich wabi i zabija, a on zastawia pułapki? To szalone, ale... Tak, możliwe. Dzięki. Gdy 5 lat temu Calvary prowadził sprawę wnykarza, pominął jedną ważną rzecz. Prostytutki. Pierwszy cel. Ten grabarz. Spotkał się z dziwką w tę noc, kiedy zginął. Calvary został zabity przez prostytutkę. Albo kogoś przebranego. Być może wnykarz używa prostytutki, żeby wabić swoje ofiary we wcześniej wybrane miejsce. Nie wiem... Nie wiem już sama, co myśleć. Jakby wszyscy chcieli mnie dorwać. Nie bój się, detektywie. Jesteś ze mną. Tu nikt nie jest bezpieczny. A może wnykarz współpracuje z Danielą Cardenias? Może to ta panienka Calvarego? Gliniarze bez przerwy jej szukają, więc pewnie niedługo będziemy ją mieli. Może Finn ma rację. I to właśnie Adam Jones stoi za tym wszystkim. Ale jeżeli on naprawdę za tym stoi, gdzie teraz jest? Wiesz co, już późno. Tak. Moja rada? Wyśpij się. Rano idź pogadać z sierżantem. Dobra. Nara. Halo? Mam Adama Jonesa. Finn? Gdzie jesteś? Tuż pod jego domem. Mówiłem, że znajdę. Jestem już pod jego domem. Co? Gdzie? W mieście? Tak. A rozmawiałeś z nim? Obserwowałem go. Nie widział mnie. Jakaś kobieta wyszła stamtąd przed chwilą. Teraz siedzi tam sam. Jaki adres? 1712 Alameda Road. Tutaj 609. Sprawdźcie dla mnie pewien adres. 1712 Alameda. Chwileczkę. 1712 Alameda Road to adres Hilarego. Tutaj 609. Potrzebuję info o aucie z numerami 20, 18, 116. Numer 2018116 jest czysty. Właścicielem samochodu jest Simon Hillary. Niech to cholera. Potrzebne wsparcie. Teraz. Ścigam wnykarza. Powtarzam, natychmiast potrzebuję wsparcia.
Dobrze cię widzieć, Daniela. Opór przy aresztowaniu? O, ktoś tu wpadł w kłopoty. Pocałuj mnie w dupę. I witam cię. Finn się przyznał. Wiemy, że nie byłaś wtedy prawdziwą zakładniczką. Daniela, zrobiłaś parę błędów, ale jesteś ofiarą. Przykro mi, że twoja siostra przez to przeszła. System cię zawiódł. Dlatego jesteś zła. Chciałaś mu odpłacić. To właśnie obiecał ci Adam Jones, tak? Nie wiem, o czym ty gadasz. Owszem, wiesz. I to czyni cię współwinną. Nie jest dobrze, ale jak nam pomożesz, pomożemy tobie. Jasne. On to wszystko ustawił. Mówił, co zrobił tym, którzy skrzywdzili mnie i Izzy. Ale nie mam pojęcia, gdzie jest teraz. Nie widziałaś go od aresztowania? Raz go widziałam. Nie rozpoznał mnie. Wyglądał inaczej, ale ja poznałam, że to on. Zawsze można go poznać po spojrzeniu. Nawet jak się zaszył. Jak to zaszył? Nie wiem, jest kimś u... Clean, lekarzem czy coś. Nelson, musimy pomówić. Jesteśmy ciut zajęci. Teraz. Nigdzie nie idź. Detektyw Marnej dzwoniła. Ma trop wnykarza. Larry jest wnykarzem. Medyk? Tak. Cholera jasna. Jadę do jego domu. Dobra, Becky. Widzimy się na miejscu. Uważaj. Jest tu. Adam jest w środku. Dalej, dorwijmy go! Bo teraz mamy szansę. Nie. Wejdę tam sama. Jest zdolny do wszystkiego. Mówię, zabieraj się stąd! Stój! Ani drgnij! Ani drgnij! Simon, dostałeś już, czego chciałeś. Nie wiesz, czego chcę. Chcesz zemsty na tych, którzy cię skrzywdzili. A Johnny? Przecież nie miał ponosić za to kary. Rzuć ten nóż. Daj już spokój. Przyznaj się i wszystko się skończy. Masz to, czego chciałeś. Nie, detektyw Marnej. Pragnęliśmy przyszłości, której nie było. I dzięki tobie nie będzie. Detektyw Becky Marnej podążała tropem Hillarego w związku z morderstwem Jacka Calvarego. Simon Hillary, medyk sądowy naszych lokalnych sił porządkowych, został uznany podejrzanym i zginął zastrzelony przez policję w swojej prywatnej rezydencji w południowej dzielnicy. Według naszego anonimowego źródła w szeregach sił porządkowych, detektyw Marnej prowadziła w 2012 roku śledztwo wnykarza,
za którego uznano Jonathana Fina. Aktualnie policja zbywa te doniesienia milczeniem. Według niepotwierdzonych źródeł, detektyw Becky Marnej udzieliła pomocy w ucieczce skazanemu za liczne morderstwa Jonathanowi Finowi. Jonathan Finn został zatrzymany i według naszych źródeł pomaga w śledztwie. Miał on odegrać kluczową rolę w uznaniu Simona Hillarego za podejrzanego. Obecnie toczy się śledztwo. Sierżant Riggs wydał lakoniczne oświadczenie kilka chwil temu. To trudny dzień dla całej policji, ale zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, łącznie z rzetelnym śledztwem wewnętrznym, aby takie skandaliczne wydarzenia już nigdy więcej nie miały miejsca. Nie podejrzewaliśmy, że to Simon Hillary. Oszukał nas. Cóż, ale nie wszystkich. Nie Becky Marnej. Powiedziałam wam już wszystko, co wiem. Dajcie mi spokój, ja nie chciałam, żeby to się stało. Nic już nie wróci mojej siostrze z życia. Rozumiesz to? Marnej jest nieco szorstka i zgodzę się, że jak dotąd wiele przeszła. Ale powinna mi ufać. Miała rację. Thank you.
Thank you.